Słuchajcie, mam pewien plan co do tutaj naszego studia. Dotąd mamy zawsze kadr, żeby tej lampy nie było widać i w ogóle. Myślę, pomaluję to na jakiś ciemny kolor. Będę mógł przynajmniej rozszerzyć ten kadr. No i chyba tutaj by się przydało też coś ciemnego zrobić. Nie wiem, czy mi starczy sił, żeby to zrobić, ale jedziemy. Już wam mówię, o co chodzi. No więc tak, dostałem od Adama Cempel bardzo fajny napis Morska TV, z tym, że bardzo ciężko jest zrobić, żeby on się zmieścił w kadrze. Włączę tutaj nagrywanie, żeby wam pokazywać to, ten obraz z kamerki, jak leci. No i zobaczcie, tutaj mam to tak już na sam koniec, już tutaj przebija się ta biała ściana, a no nie mieści nam się ten napis Morska TV. Wymyśliłem taki myk, że jakby oddalić lekko aparat, to w tym momencie będę miał jeszcze szerszy kąt. Z tym, że będzie wchodzić ten biały pasek. Zobaczmy, jak ten biały pasek wygląda, bo on nie wygląda za ciekawie właśnie, jak sobie to oddalimy. O, zobaczcie teraz. Teraz oddaliłem trochę aparat. Tu był wcześniej na tym statywie. Teraz go oddaliłem na drugi taki statyw, postawiłem. Teraz widać szerzej to wszystko, ale zobaczcie, mamy taki biały pasek, który dosyć mocno się świeci, nie? I myślałem, żebym w jakiś sposób wygasić go, malując go na ciemno. Kurczę, nie wiem. Nie wiem, co z tym fantem zrobić, bo jak zrobimy to na czarno, to będzie całkiem czarno. A tak, jak zrobimy jakiś inny kolor, to może to ma jakieś swoje takie... Może i to dobrze wygląda, nie wiem. Nie wiem, ale myślę, spróbujemy pomalować to na czarno, a chociażby na ciemno i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może dobrze. Okej, jest przygotowane. Bo tutaj ogólnie jest biała ściana, nie? Tu jest biała ściana, tam jest szara. Nie wiem, spróbujemy to pomalować na ciemny kolor, żeby aż tak mocno się nie świeciło w oczy, bo bardziej by mi zależało, żeby fajny efekt oświetlenia tych diod był na tej piance niż na ścianie po prostu. Myślę, że to dobry tok myślenia, żeby wam się ten kadr jeszcze bardziej podobał. No skoro ja jestem taki brzydki, to chociaż niech tło jest dobre, nie? Już powoli schnie. Wygląda to tak, czyli już zobaczcie, nie rzuca się w oczy ten tył. Zobaczmy, jak to wygląda na kamerce. No całkiem spoko. Zobaczcie, tak. Oczywiście tutaj ten pasek u góry, no on będzie, mam nadzieję, jak wyschnie, to nie będzie aż tak świecił. A jak będzie tak mocno świecił, to po prostu się pomaluję go jeszcze raz. Troszeczkę mocniejszą farbę zrobię, ciemniejszą, jeszcze bardziej ciemniejszą. Ale już wygląda spoko. Natomiast rzuca się w oczy to, że te diody, które mamy tu u góry, za lekko świecą. Zobaczcie, na GoPro widać to fajnie. Fajne to podświetlenie takie niebieskie. Natomiast na naszej kamerce wygląda to słabiutko. Więc dwie opcje są. Albo rozjaśnić tutaj obraz w kamerce, co bym za bardzo nie chciał, bo wtedy widać za mocno szuflady. A tak, zobaczcie, jest bardzo fajnie. Albo druga opcja jest taka, żeby dokoptować tutaj jeszcze raz takie diody. Czyli jak mamy dwa rządki, to jeszcze dwa rządki zrobić. No i myślę, że to będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Zresztą co szkodzi nam spróbować? Muszę zamówić takie diody i zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądać. Oczywiście kubki już są poukładane. Tutaj wygląda to mniej więcej tak, ale no jest troszeczkę ciemno, nie? Tak jak widzicie, jest ciemno. Z tego względu, że tutaj mamy czad, więc tutaj troszeczkę jest przyciemnione. Ale myślę, wydaje mi się, że już ogólnie obrazek jest dobry i co najważniejsze, Morska TV, żeby dobrze działało, się nie migało, to to musi świecić na maksa. Teraz mam ustawione to na maksa i zobaczymy sobie na przykład jakiś kolor z... O, tutaj widać, jak to mocno miga. Nie wiem, czy to mam na maksa ustawione, chyba nie, ale w niektórych kolorkach... O, teraz jest na maksa. Widzicie, przestało migać. O to chodzi, to musi być po prostu, to musi na maksa świecić, czyli tak prawdę mówiąc powinniśmy to
ściemnieć, powiedzmy, do czegoś takiego. O, i tylko teraz trzeba mnie rozjaśnić. Ale zabawa, słuchajcie. No dobra, ale jak nie płynę, nie jadę na rybki, to się bawię właśnie w taki sposób. Okej, okay, czekam aż przyjdą diody i dokończę ten filmik. Po kilkukrotnym sprawdzeniu, czy to dobrze wygląda, czy to niedobrze wygląda, no więc nie uzyskałem tego, co chciałem, a chciałem uzyskać coś takiego, żeby nie było po prostu widać tego paska, a ponieważ on jest jaśniejszy niż ta gąbka, no to mimo wszystko świeci. Dlatego przygotowałem jeszcze raz farbę, wleję całą resztę mojej czarnej farby, pigmentu i pomaluję to jeszcze raz. Ostatnie drobne poprawki i myślę, że będzie ok. No właśnie, powiem wam, co zrobiłem. Jeszcze raz pomalowałem tutaj na ciemniejszą farbą. Czekamy cały czas na diody. Tutaj będzie wisieć certyfikat. No oczywiście co debatę będzie inny. No mam nadzieję, że tyle patronów będzie. To już od was zależy. Oświetlenie nie świeci już na mnie. Będzie tutaj oświetlacie kwiatka. Mam oczywiście naszą morską TV. I ogólnie obrazek, mimo tego, że zobaczcie, tam mamy okno otwarte, czyli szuflady będzie mocniej widać niż standardowo. Obrazek wygląda całkiem fajnie, całkiem znośnie. Tutaj jakieś sobie tam wstawiłem komentarze. Zrobiłem też, zobaczcie, tutaj w rogu mamy taką animację, mamy Morska TV i to się naprzemiennie wymienia na nasze logo, nie? Także myślę, że też całkiem spoko, taka innowacja. Czekałem, aż farba wyschnie, także miałem 2 godzinki czasu. Naprawdę 2 godziny czasu mi to zajęło. Ale nie umiałem tego zrobić, a teraz już potrafię. O, właśnie się tak wyświetliło, fajnie. Dobra, tak by to wyglądało. Widzicie, Morska TV się mieści. Dodatkowo jeszcze zrobiłem taki myk, że tutaj się fajnie wyświetlają. 20 zł, nie dajmy się zwariować. A właśnie, to jeszcze raz powtórzymy po prostu. Zobaczcie, fajnie się to wyświetla. Mamy rybki i buziaczka sobie dają. Takie coś ustawiłem też w międzyczasie, jak schnęła farba. Także teraz myk z tymi diodami. Myślę, że zrobię w ten sposób, bo zamówiłem drugą taką 5-metrową, jakby to nazwać, taśmę z dodatkowym pilotem. Zrobię po prostu tak, że tu mamy jeden kolor i on przechodzi w drugi kolor, czyli będę jeden kolor ustawiać jednym pilotem, drugi kolor drugim pilotem i będzie może tak ładnie tu poustawiać, ale widzicie sami, że już jest lepiej. Samo to, że tu mam tą przestrzeń, zobaczcie, mam dużo miejsca nad głową, więc już jest naprawdę lepiej, uwierzcie mi. Tak właśnie chciałem, żeby to mniej więcej wyglądało. No i oczywiście wszystko pomniejszyłem, czyli tutaj zobaczcie, to wszystko jest pomniejszone, ten pasek jest też pomniejszony, nawet ten pasek jest pomniejszony. Nie pomniejszałem nazw, ale pomniejszyłem sam pasek. Myślę, że to będzie ok. No i takie pół dnia roboty, a cały czas czekamy jeszcze na diody. No wygląda to lepiej. Po pierwsze jest jaśniej, ale są minusy. Zobaczcie, pierwsze to coś takiego. Kupiłem trochę tańsze te diody, ale zobaczcie, one są rzadziej ładowane niż te moje wcześniejsze. Czerwone to są te wcześniejsze, niebieskie to są teraz te nowe. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest to, że one się migają na potęgę. Trzecia to jest, że pilot, ten od Adama do Morskiej TV, to jest ten sam, co do tych diod. No, co zrobić? No to było do przewidzenia raczej. Zobaczcie, możemy na przykład ustawić inny kolor. Ciach. O, tym razem jedne zareagowała, a nie drugie. Okej, ale nie wiem, czy to wy widzicie na tym, że to po prostu miga.
jak włączymy sobie inny kolor, to zielony może niekoniecznie tak miga, ale zobaczcie, to miga na potęgę. Chyba to widać. Myślę, że to tutaj nawet widać na tym filmie. Zobaczcie, jak to się miga. No i tak na dłuższą metę nie jest to do wytrzymania. Dlatego muszę ustawić jakiś taki kolor, który byłby znośny i zrobię jakieś małe podsumowanie. Może to zabrzmi trochę głupio, ale najładniej wygląda biały kolor w tych diodach. Bo w tym momencie można i jedno i drugie ustawić na białe. No i wygląda to mniej więcej tak, jak się to wszystko zmiksuje. W miarę fajnie. Dzięki temu mamy, zobaczcie, tutaj u góry tą przestrzeń, której ja wcześniej nie miałem, bo gdzieś dotąd kamera musiała łapać. Mamy o tyle, co najmniej o tyle szerszy kąt, czyli nam się ładnie ta fałka zmieści. A tak prawdę mówiąc, jestem w stanie po prostu tą morską TV odsunąć w tamtą stronę, czyli siedząc normalnie na wprost, nie będę zasłaniał napisu morska TV. No i to tyle. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca. Dajcie łapkę w górę, jeżeli coś takiego się Wam podoba od czasu do czasu. No i oczywiście dziękuję za 11 tysięcy subskrypcji. Na 12 wymyślę znowu coś ciekawego, także trzymajcie kciuki, żeby ta 12 pękła jak najszybciej. Trzymajcie się, na razie, cześć!